Witam Was serdecznie. Znajdujemy się w Stojkowie, półdzikim łowisku. Dlaczego półdzikim? Gdyż jest to naturalny zbiornik, raz do roku zarybiany i można tu złowić przeróżne gatunki ryb. Jednak najwięcej jest tutaj szczupaka. Ja oczywiście nastawiam się na karpia. Miejmy nadzieję, że uda mi się jakiegoś trafić. W tym łowisku znajdują się również amury. Niestety jest jeszcze za chłodno, żeby je łowić. No, aktualnie mamy około 14 stopni. Wczoraj wiał straszny wiatr, jak przyjechałem. Padało. Paskudna wręcz pogoda. Zacząłem łowić od rana i no już teraz mija trzecia godzina, na razie bez brania. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam jakąś fajną rybkę. I trzymajcie za mnie kciuki. Niewielki karpik, ale pierwszy w tym roku ze Stojkowa. Cieszę się niezmiernie. Bardzo ładnie walczył. Jest to półdzikie łowisko, więc karpie są naprawdę waleczne tutaj. Mimo, że niewielkich rozmiarów, ale się bardzo cieszę, bo w sumie wędkuję już tu ładnych kilka godzin i w końcu branie. Czas wypuścić naszego kolegę. Ale ciepła woda. Bardzo ciepła. Kolejny karpik zostawiłem, żebyście zobaczyli. Próbował wypluć. Wiązanie KD Rig, czyli jak to w Polsce mówią, KD Rig. Idealnie, bez rurki termokurczliwej. Próbował wypluć, nie dał rady. Parę piknięć, co oznaczało, że próbuje pozbyć się przynęty. A teraz i potem pełen odjazd, bo nie daje rady. Zawsze pamiętajmy o dezynfekcji. Karp zacznie mocno ruszać pyskiem, bo szczypie. Ale to nam pomoże z dezynfekcją. Piękny karpik. Oj. Jeszcze waleczny. No. Mój piesek szaleje. Piękność. Zaraz ją wypuścimy. Podejrzewam, że jest to samica wypełniona ikrą, dlatego jak najszybciej ją wypuśćmy. Było na tyle ze Stojkowa. Będę się powoli zbierał. Kto wie, może jeszcze na do widzenia wpadnie jakaś rybka. Dwa karpiki złowione, jeden większy około 5 kg. Jeden zerwany niestety. Nie mogłem też, w sumie nie mogłem, mogłem, ale nie łowiłem w nocy. Byłem bardzo zmęczony po tygodniu pracy, a nie przyjechałem sam, tylko ze swoją dziewczyną i mieszkałem w domku, który był ponad 100 metrów od brzegu jeziora, więc nie miałem zasięgu w centralce. No i ja też nie chciałem siedzieć cały czas przy wędkach, więc odpuściłem sobie noc od rana. Jedno branie, jedna zerwana ryba, no i pojedyncze piknięcia. Kto wie, może jeszcze coś wpadnie. Serdecznie polecam Wam to łowisko. Naprawdę jest ładnie, dobra infrastruktura. Tylko jest to, tak jak już wcześniej wspomniałem, jezioro bardziej spinningowe niż karpiowe. Niemniej jednak karpie tutaj są i jak mój przykład pokazuje, można je złowić. Niestety trzeba wywozić wędki, ale zestawy, ale właściciel tutaj udostępnia łódkę. Trzeba robić to daleko, trzeba obficie nęcić. No i karpie wchodzą po jakichś, tak jak ja liczyłem, po 5-6 godzinach w zanętę dopiero, więc trzeba być naprawdę cierpliwym. Także do następnego odcinka. Pojawi się on na pewno wkrótce. Prosiłbym Was oczywiście o ocenianie filmiku, te kciuki w górze znajdujące się w dole ekranu i o subskrybowanie mojego kanału, bo im więcej subskrypcji, tym dłuższe filmiki mogę robić i to mi naprawdę pomoże. Także proszę, oceniajcie i subskrybujcie, bo to naprawdę ważne. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Pełen odjazd zaskoczenia. O, słychać. Wchodzi mi w drugi zestaw.
Ładnie walczy, waleczny karpik. Jeździ w drugim zestawie. Przy odjeździe, przy markerze, wyjdzie troszkę topornie, będę musiał próbować jeszcze, jak ściągnę go bliżej, rozplątać obydwa zestawy. Karpik jest jeszcze jakieś 40-50 metrów od brzegu. Ładnie. Już podchodzi, już całkiem. Ładnie, spokojnie, ładnie pracuje. Silny, ładny, silny, ładnie są. Między pomostami. Thank you.
z drugim zestawem, to strasznie. Strasznie mi się karpik splątał niestety z drugim zestawem. Cała żyłka skręcona, drugi zestaw kompletny. Do odcięcia niestety. Aniu, podasz mi podbierak? Mhm. Moja asystentka i kamerzystka. Ładny karpik. Boże. 5-6 kg. Na oko oczywiście są. Udało się, jest. Piękna walka. I od razu karpika odciągamy i na mapę. A 8,33. 7,5 kilo. 8,33 z matą, która waży 800 gram. Pomijmy karpika. Także już się z wami pożegnałem. A tutaj na do widzenia jeszcze taki piękny prezent ze Stojkowa. Znowu samica wypchana ikrą. 7,5 kg. Piękny karpik. Przepiękny odjazd i coś, co mi się bardzo podoba tutaj, w tutejszych karpiach, żaden ze złowionych dotychczas przeze mnie karpi nie miał śladów ukucia od haczyka. Przepiękny karpik. Jeszcze pokażę wam drugą stronę. Tutaj. Piękna. Cieszę się niezmiernie. Zapięta tuż za koniuszek. Czas ją wypuścić. Dobra. Przed wypuszczeniem trzeba jeszcze polać karpia. No i dziękuję bardzo. Piękne pożegnanie ze Stojkowem. Poruszam w przód i tył, żeby dotlenić skrzela. Przytrzymam. Ładnie, da mi znać, kiedy gotowa do odpłynięcia. Ładnie. Nabiera sił i proszę. Pięknie. Super. Tym razem już na pewno. Widzieliście, zdążyłem się z wami pożegnać i nagle odjazd zaskoczenia, przepiękny karpik na pożegnanie. Tym razem już na pewno wędek już nie będę zarzucał, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie, subskrybujcie proszę i do zobaczenia.